Strasburg i Aleksandria, oddalone od siebie o ponad 2000 lat i o 3000 kilometrów, a jednak coś się łączy. Był rok 48 przed naszą erą. Flota Juliusza Cezara została podpalona w toku działań wojennych. Ogień przeniósł się na budynki Biblioteki Aleksandryjskiej i strawił część zwojów zgromadzonych tam, bezcennych zwojów zawierających wiedzę z całego świata. Mówi się, że to początek końca tej wielkiej biblioteki, tej wielkiej skarbnicy wiedzy. 10 marca 2021 roku światem wstrząsnęła katastrofa w serwerowni OVH w Strasburgu. Tam również były zgromadzone ogromne zasoby danych i kilkadziesiąt tysięcy serwerów spłonęło w pożarze jednego z bloków tej serwerowni. Nie działały wtedy również polskie usługi, m.in. Baselinker czy Senuto. Tutaj ogromne ukłony dla Damiana Sałkowskiego za to, że Senuto mimo tak trudnej sytuacji szybko zaczęło się zbierać, a firma Damiana bardzo fajnie poradziła sobie w warstwie komunikacyjnej z tą właśnie trudną sytuacją. Pożar w centrum danych to nie przelewki. To bardzo rzadko występująca sytuacja i w tym wideo chciałem przybliżyć Ci kilka elementów, które się wiążą z bezpieczeństwem danych w takich obiektach, no bo napotkałem na różnego rodzaju komentarze w internecie, no więc może po kolei. Taki komentarz na temat zraszaczy, według którego centra danych powinny mieć zraszacze. Po pierwsze, tego typu centra są projektowane od samego początku w ten sposób, żeby odseparować od siebie w poszczególnych komorach oddzielonych ogniotrwałymi ścianami grupy serwerów, a dzięki temu, jeśli coś się stanie złego w takiej jednej komorze, no to ogień łatwo nie przeniesie się na pozostałe. Po drugie, nie stosujemy zraszaczy, które zalewają wodą sprzęt serwerowy pod napięciem. No, byłoby to bardzo dewastujące dla elektroniki i zgromadzonych danych. Zamiast tego stosowane są specjalne systemy gaszenia gazem, ale o nich za chwilę, bo przecież najpierw trzeba wykryć, że w ogóle do pożaru doszło. I tu stosowane są systemy na przykład firmy Vesda i te systemy po prostu laserowo analizują powietrze w specjalnej komorze, wychwytując nawet najmniejsze cząstki dymu. Są w stanie jeden spalony zasilacz na dosyć dużej hali po prostu wykryć. Tego typu technologia jest w stanie dać bardzo wczesny sygnał o tym, że dzieje się coś wymagającego interwencji. Interwencja może polegać właśnie na uruchomieniu procesów gaśniczych. I tam, gdzie mamy do czynienia ze sprzętem serwerowym pod napięciem, stosujemy systemy gaszenia gazem. Gazem, który wypiera tlen z powietrza. No bo na pewno kojarzysz to ze szkoły, bez tlenu nie ma spalania. Ale bez tlenu nie ma też życia. Dlatego skład tego gazu musi być specjalnie dobrany oraz jego objętość tak, żeby dać jakąś szansę na przeżycie ludziom, którzy są w tym samym gaszonym obiekcie, żeby natychmiastowo nie wyprzeć całego tlenu. Ten gaz gaśniczy znajduje się w butlach pod ogromnym ciśnieniem. Wielokrotnie, kilkudziesięciokrotnie przekraczającym ciśnienie na przykład z Twojej opony samochodowej. No i ten gaz, kiedy jest uwalniany, to powoduje ogromny huk, 100 kilkadziesiąt decybeli. I ta fala dźwiękowa jest w stanie uszkodzić dysk. Popatrz, tak wygląda dysk, dysk twardy, taki dysk, to jest akurat dysk w technologii SATA. W tym dysku, w środku, on się nazywa dyskiem, no bo są fizyczne dyski, one się kręcą nawet do 15 tysięcy obrotów na minutę. Wytwarzana jest pewna poduszka, taka powietrzna, i na tej poduszce unosi się głowica magnetyczna, która dokonuje odczytów i zapisów. No i teraz, kiedy przychodzi taka mocna fala dźwiękowa, to praca tego dysku zostaje zaburzona. Odległość między głowicą i tym dyskiem, wirującym bardzo szybko dyskiem, może ulegać wahnięciom, a nawet w skrajnych wypadkach może dojść do dotknięcia wirującego dysku, co jest po prostu tragedią i zniszczeniem danych znajdujących się na tym dysku. I dlatego te nowocześniejsze systemy gaszenia gazem, między innymi takie stosujemy Data Center Netia Soul, z którego korzystamy w Krakowie, to takie systemy gaszenia gazem mają specjalne tłumiki
żeby huk zredukować do poziomu około 100 dB, no do takiego poziomu, który jakby serwery są w stanie przełknąć. Kopie zapasowe to bardzo ważne i emocjonujące dosyć zagadnienie, no bo hej, kiedy ludzie tracą dane w wyniku takiego pożaru, no to jest naturalne, że interesują się, a co z kopiami zapasowymi. I teraz są dwie sytuacje. Pierwsza, kiedy kupujesz u operatora hostingu usługę typu root, to ty zarządzasz serwerem i to ty odpowiadasz w całości za dane na tym serwerze. Operator hostingowy nawet nie ma dostępu do tego serwera, do danych na tym serwerze, żeby móc wykonać ich kopię. Więc w usłudze typu root to ty musisz sobie te kopie wykonywać. Dlatego ja gorąco zachęcam do usług typu managed, czyli usług zarządzanych, kiedy to firma hostingowa zarządza serwerem, ponieważ wtedy to na niej spoczywa obowiązek wykonywania wszelkich backupów. Te backupy są również zazwyczaj naturalnie wykonywane w przypadku firmy hostingowej. Przy tych masowych usługach hostingu spółdzielonego. No i tutaj przed wyborem firmy hostingowej dobrze jest się upewnić, jak często są wykonywane, jak długo i jak są przechowywane. Więc może dwa słowa, jak to wygląda u nas. Backupy wykonujemy codziennie, a w odniesieniu do niektórych danych kilka razy na dobę. To są przede wszystkim bazy danych w hostingach WordPress i hostingach PrestaShop, ponieważ tam mówimy o zamówieniach, o danych szybko zmiennych, uważamy, że zasługują one na wyższy poziom ochrony. I te dane są przechowywane przez 4 ostatnie kopie dzienne i 4 ostatnie kopie tygodniowo, co daje dostęp do 28 dni wstecz. Te dane są gromadzone na innym urządzeniu i mamy również backupy w innych lokalizacjach, właśnie na wypadek jakiegoś katastrofalnego zdarzenia w samym centrum danych. Czas wykonywania i przywracania backupów to ważne zagadnienie. Kiedy danych masz bardzo dużo, musisz mieć tą świadomość, że przywracanie tych danych jest po prostu procesem czasochłonnym. W naszej praktyce, jako operatora hostingu, zauważyliśmy, że kiedy serwer ma kilkanaście milionów plików, bo takie serwery się zdarzają, to czas przywracania tych danych potrafi wynosić nawet 4 dni. A jeśli chcesz wiedzieć więcej na te tematy, zapraszam Cię na naszą stronę, gdzie w dziale Inspiracje, blog, znajdziesz sporo blogowych wpisów. Wystarczy, że wpiszesz słowo backup w wyszukiwarkę i naciśniesz Enter i Twoim oczom ukażą się liczne artykuły. Backup strony i poczty 4x4. Tutaj opisujemy m.in. właśnie zasady retencji danych, a w artykule o backupie WordPressa wyjaśniam, w jaki sposób możesz kompleksowo podejść do ochrony swojej strony na WordPress, jak backupować pliki, jak backupować bazy, czy potrzebujesz do tego zewnętrznych narzędzi, jakich, czy też jak robić to z użyciem panelu klienta. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat centrów danych, wpisz sobie Data Center w wyszukiwarkę i znajdziesz obszerny artykuł na temat tego, jak działają centra danych, co to jest redundancja, jakie systemy ochronne są w takich centrach stosowane. To jest taki kompleksowy artykuł, który ma na celu przybliżenie Ci kilku technologii, które powodują, że Twoja strona internetowa po prostu dobrze działa. Jeżeli to wideo wydało Ci się interesujące, jeżeli czujesz, że dowiedziałaś albo dowiedziałeś się czegoś nowego na temat bezpiecznego internetu, na temat utrzymania stron internetowych, śmiało skomentuj to wideo poniżej. A jeżeli jest coś więcej, co chcesz wiedzieć na temat tego, jak działają firmy hostingowe, to również zostaw mi tą informację w komentarzu albo napisz wiadomość. Z przyjemnością przygotuję wideo na ten właśnie temat. Do zobaczenia.